Zarządzanie klimatyzacją odbywa się za pomocą dwóch pokręteł znajdujących się na konsoli centralnej. Elementy doręcznego sterowania klimatyzacją znajdują się w dolnych rogach ekranu multimediów. W tym miejscu można wybrać siłę nawiewu wentylatora i odpowiednią strefę. Lewe pokrętło umożliwia zarządzanie poziomem temperatury w kabinie. Przekręcając je w lewo, obniżysz temperaturę. Obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć temperaturę. Prawe pokrętło pozwala regulować moc klimatyzacji. Przekręcając je w prawo, zwiększysz moc. Przekręć w lewo, aby zmniejszyć siłę nawiewu. Między tymi dwoma pokrętłami rozmieszczono 5 przycisków do sterujących usuwaniem szronu z przedniej szyby, ogrzewaniem tylnej i klimatyzacją. Pierwszy przycisk po lewej stronie służy do włączania funkcji usuwania szronu z tylnej szyby. Drugi przycisk pełni analogiczną funkcję wobec przedniej szyby. Centralny przycisk steruje poszczególnymi strefami klimatyzacji. Za pomocą krótkich naciśnięć można zmieniać wybór strefy wentylacyjnej między przednimi dyszami, dyszami w dolnej części przedziału pasażerskiego, a nawet stosując kombinację opcji. Przednia wentylacja nogi, a nawet odszranianie przedniej szyby nogi. Informacja o wybranym trybie jest wyświetlan w prawym dolnym rogu ekranu centralnego. Przycisk EAC służy do włączania klimatyzacji, chłodzi kabinę i zmniejsza poziom wilgotności otoczenia. Uwaga! Klimatyzacja może w określonych warunkach wpływać na zużycie energii akumulatora. Prawy przycisk uruchamia recyrkulację powietrza w kabinie. Co ważne, pozwala to zwiększyć wydajność klimatyzacji w przypadku bardzo wysokich temperatur. Funkcja umożliwia też zablokowanie wlotów powietrza, dzięki czemu do kabiny nie dostają się zanieczyszczenia. To rozwiązanie bardzo przydatne w miejskich korkach.